Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pana Marka Jasikowskiego w Woli Łagiewnickiej, niedaleko Gniezna. Gospodarstwo to specjalizuje się w hodowli ras zachowawczych. Panie Marku, kiedy rozpoczęła się pana przygoda z rasami zachowawczymi świń? Pierwsze sztuki świni złotnickich, konkretnie złotnickiej pstrej, pojawiły się u mnie w gospodarstwie w 2017 roku na początku kwietnia. I skąd pomysł, żeby właśnie tą rasę hodować? Był okres w moim gospodarstwie, gdzie nie było żadnej hodowli, jednakże budynek stał, może nie był to super nowoczesny, jednakże był stał i chciałem go wykorzystać. Nie widziałem szansy hodowli świni konwencjonalnej, więc pomyślałem o ras zachowawczych, gdzie dużym znaczeniem też mają dopłaty. Stwierdziłem, że jakby mi się udało chociaż koszty utrzymania do połowy dopłat zejść, to już byłby jakiś sukces. Zawsze są to pewne pieniądze, bez względu też na koniunkturę na rynku. Pierwsze informacje o rasie, o potrzebach tej rasy, gdzie pan zdobywał? Na studiach w Uniwersytecie Przyrodniczym. Też tam mieliśmy okazję zetknąć się z jedną z ras złotnickiej białej. Jakie są różnice między białą a pstrą? Rasa pstra przede wszystkim jest bardziej odporna na warunki środowiskowe. Jednakże też nie jest całkowicie odporna, ma też swoje problemy. Przede wszystkim większe temperatury powinna wytrzymywać ze względu między innymi na długość szczeciny i na gęstość tej szczeciny. To znaczy, że musi być odpowiednia temperatura w chlewni. Jakie jeszcze inne warunki trzeba spełnić, żeby taką rasę mieć w swoim gospodarstwie? Przede wszystkim chcieć. Jednakże warunki co do budynku. Miałem okazję być na fermie, gdzie większość zwierząt była poza budynkiem, nie miała w ogóle dostępu. Były tylko wiaty za daszenie i prawdę powiedziawszy, tam pierwszy raz widziałem szczęśliwą świnię. Błocie po sam brzuch, ale to była dla mnie szczęśliwa świnia. Podjął pan decyzję, żeby właśnie taką rasę hodować i co dalej się działo? Skąd materiał? Co do materiału, bardzo dużo pomogli profesorowie z Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy zresztą cały czas mają pieczę nad moją hodowlą. Prowadzą księgi hodowlane, jak są jakieś spotkania hodowców, czy to tych ras, czy innych, też zapraszają, informują i to jest ten pierwszy, najważniejszy krok, zaś reszta leży w gestii hodowcy. I skąd pan nabywał i nabywa do dzisiaj materiał hodowlany? Lożki przede wszystkim nabyłem w dwóch turach od hodowcy spod Kalisza. Na razie po czterech wyproszeniach nie widzę sensu, żebym lożki żebym stado musiał remontować. Są na tyle wytrzymałe, że po prostu nie ma tego, nie? Faktem jest też taki, że nie eksploatuję ich ponad ich możliwości. Nie są aż tak liczne, że pod 20 sztuk. Zdarzają się takie, że mają 3-4, ale bardzo często jest to w granicach 12 sztuk. Więc ta locha nie jest nadmiernie wykorzystana, ona ma możliwość się regeneracji. Podejrzewam też, że pokarm, czyli w moim przypadku nie tylko ziarno zbóż, ale także i odpady z produkcji warzyw powodują jej regenerację. A jak wygląda ze zdrowotnością? Jeżeli chodzi o sztuki dorosłe, nie ma problemu. W ogóle się tym, można powiedzieć, że nie zajmuję. Nie potrzebuję uwagi. Może poza knurem, który niedawno w tym roku w rasy Durok wszedł do stada, z racji, że był jeszcze fizycznie za mały, chęci miał i to powodowało u niego urazy mechaniczne. Nie były to jakieś złamania, ale nadwyrężenia stawów i to w sumie jedyne u sztuk dorosłych. Z prosiakami jest troszeczkę gorzej, jest okres, gdzie nie radzę sobie w taki wystarczający sposób. Jest już duża poprawa w porównaniu do pierwszych miotów, które odsadzałem.
Jednakże no powoli to z biegiem czasu mam nadzieję, że wyjdzie i nie będą to jakieś upadki w dziesiątkach procent. I czym pan skarmia zwierzęta? Udało mi się zdobyć dynie, ostatnio buraczki. W zeszłym roku to też miałem buraczki, jednakże nie w takiej formie jak teraz i też się nauczyłem tego, że nie warto je dużo przetwarzać. Przywożę na toczkę i do koryta i se same świnie zaś poradzą. Przy sztukach dorosłych, oprócz tych warzyw, śruta zbożowa plus łubin i makuch jeszcze rzepakowy. Nie udaje mi się jeszcze w gospodarstwie dojść do takich ilości pasz białkowych, które by zaspokajały potrzeby hodowli. A jak to jest z przerostami masy ciała? W porównaniu do konwencjonalnych, no to jest przez pół być może, w zależności jak podejmiemy. Bardzo dużym przyrostem czysto rasowej sztuki to jest 700 gram, jednakże wolę zejść troszeczkę niżej, bo no są lepszej jakości tusza zaś. Co do jakości tuszy, były sztuki, które miały badane mięsność, no to było od 35% do 50% mięsności. Także poza tym, że jest to niższa mięsność, jest to jeszcze duży rozstrzał w sztukach, nie? Także no, ma swoje wady, jednakże no, jakość mięsa przynajmniej dla mnie jest wystarczającym plusem, żeby ten minus zredukować i zaakceptować. Bo jak to jest ze sprzedażą? Są problemy, czy raczej nie? Na tą chwilę współpracuję z firmą Tradycyjne Jadło z Podpoznania. Odbierają ode mnie wszystko. Dzwonią do mnie, ja zawożę do pobliskiej ubojni, oni odbierają to dalej. Zawożę im fakturę i w umówionym terminie pieniądze na koncie. I rzeczywiście można zarobić na hodowli takiej rasy zachowawczej? No na pewno nie są to takie pieniądze jak wielkie fermy, jednakże za jednostkową sztukę są to lepsze pieniądze. No nie ma to dużo sztuk, ale też przede wszystkim można wykorzystać wszystko w koło. Wszystko w koło, co jest, braknie paszy, wystarczy się przejść z kosą na rów i coś się znajdzie. Na pewno do lochy, może z tucznikami trochę gorzej, ale jak się myśli od samych żniw przez cały rok, zawsze jakaś pasza w koło się znajdzie. Jak długo przyrasta tucznik? Po jakim czasie jest gotowy do sprzedaży? Pierwsze tuczniki mi przerastały w 7 miesięcy, jednakże jakość nie do końca mi odpowiadała. W tej chwili przyrastają około roku, z tym, że do większej wagi. Wtedy to było w granicach 110-120 kg. W tej chwili staram się do 150 kilo. Ostatnie sztuki w granicach 130-140 kilo były sztuka. To możemy powiedzieć, ile za kilogram w tej chwili pan otrzymuje? Nie sprawdzałem w tej chwili na portalu, bo korzystam z jednego z popularnych portali internetowych odnośnie branży rolniczej. Odnośnikiem cen jest skala euro, cena za erkę, bo taka też średnia mięsność ich wychodziła z początku i na tą chwilę, jak ostatnio sprawdzałem, to było ponad 7 zł za wagę żywą. Jeszcze nie powiedzieliśmy, jakie duże stado jest tutaj. W tej chwili mam 16 loch, resztę z prosiakami, ze wszystkim dochodzi do 100, chyba 30 paru sztuk. Wspomniał pan o tym, że dużym zastrzykiem gotówki są dopłaty. Jak to wygląda, żeby móc otrzymywać, ubiegać się o takie dofinansowanie? Trzeba stworzyć plan rolno-środowiskowy. No jest to z początku i to koszt jest, bo doradca z ODR-u niestety musi za to skasować. Jednakże no, to jest kwestia może tam miesiąca współpracy z doradcą i trochę pieniędzy i jest. I to jest płatność do sztuki? Do jednej lochy. Locha musi być, znaczy locha po zakwalifikowaniu, po pierwszym miocie musi się wyprosić do 15 lutego, żeby można było ją zakwalifikować.
I jaka jest obecna wysokość takich dopłat? 1140 zł do lochy. Czy już od dawna pan wiedział, że zostanie rolnikiem? W sumie nie. Po szkole średniej był wieczór, w którym rodzice zastanawiali się, co dalej zrobić. Była taka opcja, żeby gospodarstwo sprzedać, jednakże z racji, że od małego mnie do tego ciągnęło, postanowiłem, że przejmę gospodarstwo. Jakie duże gospodarstwo jest w tej chwili? Jakie było wcześniej? W tej chwili od jesieni w granicach 40 hektarów, jednakże to dopiero się dowiem, jak będę składał wniosek. Ale to wniosek to znaczy, że to są hektary, które pan dzierżawi? Jak to wygląda? Tak, też dzierżawam. Własnych mam około 13 hektarów. Reszta to dzierżawy, przeróżne dzierżawy, głównie są to kiepskie grunty z tych dzierżaw i takie, na których muszę się też dzielić z dziczyzną. Z dziczyzną to znaczy, że szkody łowieckie są częstym problemem w państwa gospodarstwie? Oj tak, szczególnie na dzierżawach. Są to dzierżawy pod Puszczą Zielonką. Stada danieli, jakie są widziane na moim polu, opiewają na dziesiątki sztuk. 30-40 sztuk to nie rzadkość. Jak wygląda struktura zasiewów? Są to głównie zboża, jednakże staram się zboża nie przekraczać 60-65% zasiewów. Zboża uprawiam metodami bezorkowymi. Z początku były to agregaty do uprawy pasowej. Jednakże ich problem był taki, że musiałem nająć usługi, co niestety wiąże się ze sobą z kosztami. Stwierdziłem, że spróbuję inaczej, w końcu tam się nie orze, w lesie też się nie orze, a cały czas rośnie. Starałem się wykorzystać te maszyny, które miałem. W tej chwili wykorzystuję głównie do uprawy bronę talerzową. Nie jest to jakiś cud techniki, najprostsza, najtańsza brona talerzowa. Ciągnik 80 koni. Do uprawy to starczy. Według mnie kluczem do uprawy bezorkowej jest dostarczanie masy, biomasy w postaci słomy, w postaci poplonów. I też wychodzę z założenia, że pole jest miejscem hodowli. Trochę innych zwierząt, ale też hodowla. Przede wszystkim drzownice, bakterie i też grzyby. To co robić, żeby te zwierzęta były tam? Dostarczać im pokarm. I to wystarczy. Resztę zrobią one. Czy tegoroczna susza spowodowała komplikacje też w pana gospodarstwie? Na tegoroczną suszę już był gotowy przepis. Po tym, jak miałem do dyspozycji tylko około 10 ton zboża i to też nie najlepszej jakości, trzeba było pomyśleć o czymś zastępczym. Nie chciałem kupować zboża, no i trzeba było uruchomić kontakt. Jednym z moich sąsiadów jest rolnik, który uprawia bardzo dużo, bo ponad 100 hektarów warzyw. I stwierdziłem, że skoro mam rasę prymitywną, nie potrzebuję do niej jakiś super pasz, zwykłe warzywa. No i telefon, i po paru tygodniach był odzew w postaci dyni na korycie. Na ten czas było tego opór i tylko trzeba było wymyśleć sposób na konserwację. W sumie dużo pieniędzy nie ryzykowałem, tylko przede wszystkim swoją pracę. Pryzmowałem dynię, po 3-4 tygodniach trzeba było to sprawdzić, jaki jest efekt. Efekt był moim zdaniem bardzo dobry. Świnie też nie narzekały i trzeba było zaś tylko wozić.